Siemanko, z tej strony Mafiasolec, a ja witam was tam, gdzie nas dawno nie było, czyli na serii Od Bizona do Leksiona. Nie bójcie się, nie zapomniałem o tej serii, potrzebowałem troszkę przerwy akurat, żeby nabrać nowych, świeżych pomysłów, aby też troszeczkę pograć sobie w 17, ale powracamy i jak widzicie dziś nowy nabytek. Ten nowy nabytek nie był taki wcześniej dość zapowiadany i też wcześniej nie myślałem, że go kupię, ale postanowiłem, że z racji tego, że nasz siewnik posiada bronę wirnikową, a mamy tego pola troszeczkę do siania, a terminy gonią, rzepak sam się nie zasieje, dlatego też postanowiłem kupić sobie wał Bestona, który kosztował mnie tam 1100 chyba z groszami, jak się nie mylę. Także drogo za niego nie zapłaciłem i na pewno pomoże nam, aby szybciej troszeczkę pozasiewać. My już sobie tutaj lecimy, siewniczek mamy w środeczku. Jest oczywiście, tablice też prawdopodobnie powinny być. Czekajcie, ja sobie tutaj wezmę. Muszę jednak przestawić z 15. Ojojoj. Muszę przestawić z 15 sterowanie na ten właśnie joystick cały, bo jednak się przyzwyczaiłem w 17, że bardzo fajnie to funkcjonuje, a ja to usunąłem na początku. Okej, dobra, powinno być całkiem. Dobra, podczepiony. Możemy ruszać. Jeszcze musimy tylko jedne wrota otworzyć. Napełnimy siewniczek i lecimy. Sianiem rzepaku. Po siewie rzepaku zmieniamy chyba właśnie mapkę na jesienną. Tak jak czytałem po waszych komentarzach, chcecie, żeby właśnie był ten klimat. Otwieramy drzwi. Bardzo dużo nie mam przypisanych klawiszy, co mnie teraz właśnie boli. W 15, w 17 tak niestety nie mam. Jest o wiele lepiej u mnie to wszystko spasowane. Dobra, możemy sobie cofać. Napełniamy naszą amazoneczkę. Na razie jak widzicie siewnika nie zmieniam. Dobra, opuśćmy. Niech się napełnia. No i co, witam was w 15. I dzisiaj jeszcze na kanale nie wiem, co się pojawi. Prawdopodobnie pojawił się jeszcze Farm Expert, z racji tego, żeby też nie zapomnieć o tej serii. Oj, tutaj już nie pamiętam. A, tutaj były koguty na 11. Ta kamerka wam się również spodobała, więc o wiele lepiej, i ona na pewno nam zostaje jeszcze na długi czas, i myślę, że tak pozostanie nawet, bo lepszego ustawienia jeszcze chyba nigdy nie udało mi się znaleźć. W miarę jako taką ręką, kiedy tam nie przysłonię, to wszystko kochani widać. Lecimy sobie na pole tonowe, którego jeszcze wcześniej nigdy nie użytkowałem, był tylko tutaj rozrzucany obornik. Orkę sobie zrobiłem poza odcinkiem. Na naszym koncie te 25 tysięcy jest, bo jest. Myślę właśnie, co nad nowymi zakupami, co jeszcze w dodatku można tutaj właśnie zakupić do naszego gospodarstwa, żeby nam się przydało. I czekajcie, teraz to naprawdę będzie niezła rozkminka. No i właśnie, jestem nieprzyzwyczajony już. I teraz tak, robimy sobie, wyłączamy. Czekajcie, oddalę sobie. Cyk, i teraz będzie tak. Włączamy siewnik, opuszczamy, zmieniamy funkcję, opuszczamy przód, okej. Będę pamiętał. Teraz mamy na przodzie, więc przód pierwszy opuścimy, jak dojedziemy. No za szybko, jak widzicie, niestety nie polecimy z tym, ale jak mam teraz agregatować i później od nowa siać, to nie ma żadnego jakiegokolwiek sensu. Tym bardziej mówię, że no niestety terminy mnie gonią, ten rzepak już jest bardzo, bardzo późno siany. No i trzeba to w jakiś sposób nadrobić. Szczerze, nie mam pomysłu już na tą serię. Ostatnio miałem mankament bardzo duży, ponieważ no chciałem to nagrywać, ale tak nie było do tego weny. Bardzo mi się spodobała seria, jak sami wiecie, z 17, gdzie ciśniemy praktycznie cały czas, codziennie jakieś tam odcinki są nagrywane z tej serii. Także jest na pewno sporo materiału do oglądania. No i tam o wiele, wiele lepiej to wygląda. Ja nie ukrywam, że miałem taki dzień, że chciałem już przerobić mapę i chciałem po prostu zobaczyć, jak to by wyglądało, gdybym wziął oryginalne jakieś zamienniki i mody, które wyszły na tą serię, lecz pomyślałem, że wtedy ta seria w ogóle straci wszystko, straci ten swój klimat, ponieważ no nagle z sezonu na sezon przenieść się na mapę. Dobra, podnieś. Przenieść się na mapę tą samą, fakt, że w 17 wyglądałoby to pewnie o wiele, wiele lepiej,
ale niestety jeśli chodzi o maszynerię, to tak, New Hollanda może i bym spasował, tak? Bo New Holland jest, jak widzimy sami, chyba 160 koni ma, także New Holland jako tako by wyglądał. Dobra. New Holland w miarkę jeszcze by wyglądał, ale teraz tak, nie byłoby Ursusa, musiałbym prawdopodobnie z tego co sobie myślałem tego Ursusa sprzedać, tak jak mówiłem, i powędrowałby jakiś od razu ciągnik z turem, który mamy dostępny jak z oryginalnych maszyn. Myślę, że nawet mógłby być to ten New Holland starszy, bo naprawdę bardzo fajnie wygląda, jeśli nie poleciałby może MF, który jest dostępny, lub Fendt, tak sobie po prostu rozkminiałem to, jakby to mogło wyglądać. Jak widzimy, no tutaj zgrywa się i się nie zgrywa, tu troszeczkę tam za mocno wystaje mu to, ten przodek, i niestety tam nie dosiewa tak jak powinien, ale to już sobie nadrobimy to. Miał być ogólnie też Lemken naprzód, ale cenowo lepiej mi właśnie ten Gregorian wyszedł. I kontynuując, no właśnie miałem mankament, co robić, ponieważ no w 15 nie chcę mi się grać, już bądźmy szczerzy, dobrze tu mam te mody i wszystko, bo w 15 nie chcę mi się grać, ta fizyka to wszystko jest o wiele lepiej zrobione w 17. I teraz tak, na tą serię zajebiście wpływają te misje, które są dodane. Te misje, które są dodane właśnie od samego począteczku, co by na pewno sprawiło, że ta seria jeszcze by była o wiele, wiele bardziej realna. Bo na pewno byśmy sobie je wykonywali, troszeczkę pieniędzy by do nas przyszło i na pewno jakieś nowe zakupy by się pojawiły wtedy. No ale mówię, straci to ten klimat, ponieważ mam tych maszyn bardzo dużo. Tutaj jak sami wiecie, wiele z tych maszyn jest niewydanych, są specjalnie zrobione tylko na właśnie tą serię. No i tu jest największy ból o to wszystko, że tak powiem. I nie wiem po prostu co ja mam teraz robić, bo wiem, że przez najbliższy czas nie wyjdzie jeszcze sporo tych modyfikacji, które ja posiadam na tej serii. Nie wiem, musiałbym pogadać z kimś, kto by je poprzerabiał. No i wtedy byśmy mogli jak najbardziej sobie ruszyć. Myślę, że nawet kupilibyśmy sobie ten ciągnik, tak jak wspominałem, z turem już z oryginalnych maszyn, bo są naprawdę bardzo fajnie dopracowane. Już nie muszę mieć tego skryptu, właśnie by nie lagowało i by można było sobie fajnie pograć na tym. No ale nie wiem, czekam na wasze komentarze, może coś mi doradzicie, co mam zrobić z tą serią, bo przychodzi teraz jesień. Nie wiem, co ja będę robił teraz już na jesień, bo tych prac polowych nie zostało mi dużo, bo obornik rozwalony, wapno rozwiezione, orka zrobiona. Nie wiem, następnej orki chyba nie będę robił, bo to nie ma jakiegokolwiek sensu. Dlatego też trzeba to dobrze porozkminiać, co i jak. Dobra. Tak podskoczył dlatego, że wyjechaliśmy w orkę. I nie wiem, po prostu nie wiem, jestem załamany, że tak powiem, bo jest, no sami widzieliście ile było planów, właśnie dobrze jest, opuszczony siemnik, ile było planów na tą naszą fajną serię, ale no mówię, zniechęciło mnie to wszystko poprzez tą 17 i z chęcią bym się już tam przeniósł, bo wiem, że ta seria by była jeszcze bardziej przez was oglądana. Te duperelki można sobie przenosić, to wszystko właśnie na singlu mega by działało. No i nie wiem, czekam naprawdę na wasze komentarze, bo wiem, że na tą serią pomogliście mi się wybić i pomogliście mi pod każdym względem, czy przy wyborze maszyn, czy przy wyborze właśnie przy tablicach, przy wszystkim. Naprawdę jestem z was mega dumny i dziękuję za to, że mi tak pomogliście, więc myślę, że i w tym przypadku teraz nie będzie, ale dobra, koniec smentu, bo teraz żeśmy trochę posmentali. Ile my tu mamy minut? 9 minut, serio, aż wam się chciało mnie tyle oglądać. Także co? Seria odbizana do Leksjana na pewno jeszcze troszeczkę zostanie na kanale, czeska też mam nadzieję, będziemy powoli kończyć naszą polską wieś z Brączkiem, więc muszę zabrać się za jakąś tam mapę, pomysły już mniej więcej mamy, zobaczymy jak to wyjdzie z czasem i z przerabianiem tych mapek. Aha, no to kurwa, teraz podniosłem, bo się zagadałem, ale dobra, mniejsza z tym, trawa odrośnie. I co, następnie odchodzi nam zaraz seria, tak samo chcę kończyć już z... Dobra, siewnik opuszczamy, wał opuszczamy. Jak widzicie, tu mokro jest, dlatego tak tu ten poprzecznik nam już strasznie wysechł.
Jeśli chodzi o Farm Experta, to odpada Polska. Stranded Deepa, jak sami widzieliście, przez bardzo długi czas nie było. Muszę tu wrócić i niestety dosiać. Okej. Stranded Deepa przez bardzo długi czas nie było i nie wiem, czy powróci. Zobaczcie, jak może kilkanaście aktualizacji dojdzie, będzie coś ciekawego, to wtedy może powrócimy sobie i coś tam ponagrywamy, ale nie obiecuję wam jak na razie. Troszkę po chuju to wygląda, tak teraz patrzę, bo ten wał robi sporo. Muszę większy zakład robić, okej. Będziemy robić większy zakładzik sobie. I wtedy będzie chyba o wiele lepiej. Co jeszcze? FIFA... Szczerze, no nie wiem, jakoś nie mam w ogóle czasu na FIFA. Ostatni raz grałem FIFA z 2-3 tygodnie temu, jakby nagrywano odcinek. To jest szok w ogóle, ponieważ ja w tą FIFA miałem cisnąć sporo, a pograłem 2-3 dni i tego czasu nie mam, ponieważ wolę nie mieć tego przestoju na kanale, tak? Jakoś później ciężko mi się powraca znowu, jak mamy troszeczkę przestoju. I odpuściłem sobie tą FIFkę. O, fajnie mi się teraz ustawiło. Patrzcie, ja nic nie robię, on się sam obraca. Zaciął mi się... Ten odpada. Dudojek. Ale nie ruszam go. Dość fajnie to wygląda, niczym a la dron. Musimy tylko dbać o to, żeby nam tu ładnie dosiewało. Dobrze, że siewnik jest tak głupi jak i wał. I biorą troszkę więcej. Jak to w końcu w 15 bywało. Dobra, opuszczamy się. My tu możemy dosiać. Myk. No jak widzicie, z samym siewnikiem na tam bym o wiele szybciej. Ale jako, że właśnie mamy tutaj opór z przodu, bo jest od razu po orce, tutaj jeszcze nam chodzi ta brona wirnikowa. Także nie ma co. Myślę, że 9 na godzinę to i tak jest bardzo szybko przy takim zestawie. Dobra, my sobie tu ciśniemy na pełnej. Więc jeśli chodzi o kanały i o serię, no to mówię, no na razie jest jak jest. Chcę, żeby było trochę tego breakfasta. Muszę nadrobić roketa sporo, bo naprawdę mam fajny samochodzik, którego jeszcze nie widzieliście u mnie, bynajmniej na kanale. I muszę się wam nim pochwalić, bo gra idzie mi świetnie. Jeżeli kurde będę nagrywał odcinek i znowu będę lamił, to się wkurzę i zacznę po prostu nagrywać tak odcinki, że nie wiem, wchodzę, nagrywam roketa z 2 godziny i po prostu wybieram później najlepsze sobie sytuację, ponieważ poza odcinkami wczoraj mieliśmy takie mecze, że to jest głowa mała. Ogólnie co, no wszystkich świętych zleciało, wolne wam zleciało, wielu z was miało 4 dni wolnego. Wszystkich świętych dawno było tak nieudane, pod tym sensem, że pogoda no niestety nie dopisała. Byliśmy na jednym cmentarzu, tam się odwołano, wszyscy do kościoła, naprawdę bardzo mało ludzi poszło do kościoła, bo każdy wolał postać te 15 pół godziny przy grobie, zmoknąć, ale jednak być tam, gdzie właśnie to święto powinno się odbywać i wszyscy później porozjeżdżali się do domu, także naprawdę na cmentarzach były pustki. Później przyjechaliśmy tutaj do siebie, tak samo msza została odwołana, wszyscy poszli, znaczy do kościoła została przeniesiona, naprawdę bardzo, ale to bardzo mało osób poszło, każdy został przy grobach, my też postaliśmy z pół godziny, zmokłem, że tak powiem, nie było na mnie suchej nitki. Każdy wrócił do domu, wieczorem też zawsze się jeździło po tych cmentarzach, to pojechaliśmy na jeden cmentarz i każdy wrócił do domu, ponieważ tak strasznie lało wieczorem, że to była jakaś patola. No i co, woda w polu stoi, zboże nie rośnie, nie wiem co się dzieje, naprawdę dawno jeszcze takich schodów cienkich nie było. My oczywiście mamy nadal niedosiane te pół hektara i prawdopodobnie już nie dosiejemy i martwimy się, jak będzie z orką zimową. Ponieważ no kuboty na razie no też nie mają sensu po co przyjeżdżać, nawet nie dzwonię. Jak sami nie możemy wjechać 60 w pole. Tym bardziej co mają kuboty, że będą się grzebać, to nie, ani sobie nie porobimy w polu, ani nic nie nagramy ciekawego. Co jeszcze ciekawego? Jeśli chodzi, a właśnie, tam jak widzieliście ostatnio były filmy z buraków. Niestety musiałem usunąć drugi, jak wrzuciłem mi się
zablokował całkowicie, ponieważ nie zwróciłem uwagi i radio było odpalone. Wszystkie piosenki, jakie były, tylko kurczę z radia, tak zostały prawa autorskie do tego zgłoszone. Gdy wyciszyłem te piosenki, bo naprawdę chciałem to wrzucić, nawet ich ten, wyciszyło mi cały głos, że było, może były 2-3 momenty, gdzie leciały jakieś wiadomości, coś nie zostało wyciszone, a tak to cały czas cisza, nawet nie było dźwięku maszyny. Także się wkurzyłem, odpuściłem, powiedziałem, że już nie wrzucam żadnego vloga, miałem nagrane 3, około 1,5 godziny. Trudno, wyjdzie jedynie, mam nadzieję, że wyjdzie chociaż ten film, który udało mi się nagrać, choć nie ma go dużo, ponieważ strasznie, ale to strasznie lało tego dnia. I wiele ujęć zobaczycie, w jakich warunkach były nagrywane. Pierwszy raz tak nagrywałem, bałem się strasznie o tą kamerkę, ale dała radę. I nic jak na razie się z nią nie dzieje, a zmokła totalnie, że raz mi się już nie chciała włączyć. Byłem aż troszeczkę w szoku, bo no bo bałem się, że właśnie nowa kamerka prawdzie, że a poszłaby już niestety na odstawkę. Dobrze, jest na całe szczęście ubezpieczona. Chyba ten największy pakiet brałem, jaki się tylko dało, bo wiecie, jak to jest z nagrywaniem w polu. Więc no, jeśli chodzi o nasze realne życie, to nie jest za ciekawie, jeśli chodzi o pogodę. Nikt, jeszcze ludzie właśnie orek nie porobili, niektórzy jak porobili, to mieli takie już zboże, wiecie, porośnięte, te chwasty, to wszystko, że nie widać, że to jest w ogóle orka, wie, wszystko na wierzchu, nie wiem, jak ludzie taką orkę mogą zrobić w ogóle. Jest u nas kilku takich na wsi, nie wiem po co to tak na chama pchać. Nie wiem, jeżeli by się nie udało orki zimowej, to nie wiem, na wiosnę później trzeba by było. Choć będzie pewnie też ciężko, zależy jaka będzie w tym roku zima, ale nie ma na razie jeszcze co gdybać. Bo niby nadają, że od połowy nawet listopada już śniegi nadają. Także nieciekawie. Czekajcie, my sobie cofniemy i weźmiemy tego mijaka. W ogóle zapraszam już was na 17, która wyjdzie prawdopodobnie jutro. Już znów jutro powinny wyjść dwie 17. Dlatego, że wyjdzie właśnie nasza realna seria. I wyjdzie też seria z dużych maszynek. Na dużych maszynkach, nie wiem co sobie zrobimy, może to pole. Będziemy coś chcieli potestować, na pewno ciekawego. Akurat jak będziemy w trójkę, to myślę, że to pola to całkiem fajne. Fajne rozwiązanie i fajna nowość, zobaczymy jak będzie nam się obsługiwało to, jakie tego są koszty, przychody i w ogóle. No ale zapraszam was na singla, ponieważ już na moim odcinku będzie, że tak powiem, rozwinięte nasze gospodarstwo, wszystkie pola już będą fajnie zrobione, u Adasia ozoraliśmy ostatni ugór, ja wczoraj siedziałem 2 godziny i wiecie, tak dokańczałem właśnie, tu dosiałem ładnie trawę na poprzyczach, tutaj porobiłem jakieś tam miejsca na drzewa, które będą później. Naprawdę sporo roboty, jeszcze mnie troszeczkę czeka, bo zostały mi 2 pola do obsiania, jak wiecie to szybko nie idzie. Ale to jak będzie mi się ten odcinek rzucał, nie będę miał co robić, akurat przygotuję sobie save'a. I mam nadzieję, że wam się naprawdę ta seria już teraz spodoba, tak wiecie, fest. Ponieważ no będziemy mieli takie gospodarstwo, jakiego nikt nie ma i takie pola, jakich też nikt raczej nie ma. Dobra, my podnosimy, ten odcinek też nie będzie zbyt długi, bo chcę go wstawić jako taką na jakąś tam godzinkę 14, mniej więcej 15. Jest już 12, bo się trochę dłużej pospałem, bo wczoraj długo siedzieliśmy, graliśmy właśnie w Rocketa po nocy. Także jedziemy sobie ostatni przejazd, 20 minut taki odcinek. No i mówię, na razie z tym rozwojem tej gospodarki tutaj też nie ruszamy, czekam na wasze te propozycje, co mamy z tą serią w ogóle robić. Jeżeli na razie pozostaniemy, no to wiadomo, dokończę ten sezon. Zobaczę, ile mi się uda zrobić kasy po jednym sezonie, takim wiecie, jakby to powiedzieć, przewiniętym. Zobaczę, jeżeli będzie za mało, to przewiniemy sobie 2 sezony nawet. No i wtedy, żeby mieć kasę, żeby ruszyć już tak z buta, z budowlą, żeby ruszyć z maszynami nowymi, żeby ta seria się nie nudziła, bo jak widzicie, kolejny raz rzędu tutaj sieję już tym siewnikiem, dlatego też zakupiłem właśnie sobie ten agregat, żeby już nie uprawiać przed siewem, ponieważ w poprzedniej serii, w poprzednim sezonie już to było. Dlatego staram się w jakiś tam sposób robić, żeby wam się to nie nudziło i mam nadzieję, że wam się to podoba. Ale widać, że za 15 już traci swoją wartość, jeśli chodzi o oglądanie, bo kiedyś dla was Polska Wieś, czy właśnie od Bizona do Leksjana, to było coś na kanale. Teraz już tak niestety nie jest. Też wam się nie dziwię, bo po sobie wiem jak to jest. Ale miejmy nadzieję, że powoli jakoś będziemy się przenosić
z tymi seriami, no już mówię, jak skończymy polską wieś z Brączkiem, to prawdopodobnie wleci Borusiowo V6 w 17 i tam polecimy z oryginalnymi maszynami, chyba że już jakieś tam zaczną wychodzić, ale jak mi się wydaje, że polecimy sobie z modzikami dopiero jak wyjdą jakieś takie polskie, fajne i będzie sporo, bo na razie już widziałem, prasy są, Ursusy są, jakiś tam agregat nawet już wyszedł, także jest progres, choć tego klimatu nie mają te maszyny w ogóle, ale to w ogóle. I póki jakiś taki od podstaw ciągnik nie wyjdzie, a pewnie długo nie wyjdzie, to będzie totalna lipa. Ładnie to tam robi ten wał. Myślę, że dobry zakup. Jo, będzie git. Teraz widzicie, zakład trochę większy zostawiłem, więc spoczko. Ja muszę jeszcze po tym polu, to sporo pewnie będę musiał teraz pojeździć te mijaki, pozasłaniać, ale to sobie nadrobimy. Także, kochani, co, my będziemy powoli się żegnać i ja was zapraszam jeszcze na wieczór, prawdopodobnie właśnie na eksperta, gdzie też będzie końcówka serii i zrobimy sobie chyba zrywanie jabłek, coś w tym stylu na pewno. Także co, ja wam dziękuję ślicznie za uwagę, do kolejnego odcineczka, myślę, że w następnym tygodniu coś powinno się pojawić i liczę właśnie na wasze komentarze. Także łapkujcie, subujcie, komentujcie, do następnego odcineczka, na razie, trzymajcie się, cześć!